Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bayerna Monachium na moim kanale. No i na początku tego odcinka przejdziemy sobie do kalendarza, zobaczymy jakie spotkania będą nas czekać. Jak widzicie, mamy mecz z Unionem u siebie. I zobaczmy, tutaj będziemy mieli chyba małą przerwę. Nie wiem, czy nie będzie wtedy przerwy na kadrę. No i tutaj będziemy mieli mecz z Freiburgiem, z Augsburgiem. No i też w międzyczasie powinien się pojawić mecz 1/4 Ligi Mistrzów. No i też chyba Puchar Niemiec, ale tu jeszcze zobaczymy. Może tutaj przesumujemy sobie w kalendarzu, żeby było szybciej do meczu z Unionem. No i zaraz zobaczymy, czy już coś się nam pojawi więcej, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Okej, mamy rywala. No i co ciekawe, jest to Sporting, więc ciekawe, że akurat taki zespół doszedł do ćwierćfinału, więc mamy naprawdę ogromne szczęście w losowaniu, no bo trafiliśmy chyba na najsłabszy zespół. No więc mamy bardzo duże szanse na awans do kolejnej rundy. A tu mamy powołanie zawodników do kadry. Ok, jest powołany Goreska, Pavard, Upamecano, Hernandez, Coman, Inaczy, Lewandowski, Davis. I też ten Helgarsson został powołany do Islandii oraz Sabitzer do Austrii. Chociaż dziwne, że tak mało piłkarzy zostało powołanych do kadry Niemiec. Ok, mamy też nagrodę z turnieju za Ligę Mistrzów. Zobaczmy na pozostałe pary w rywalizacji w Lidze Mistrzów. Tutaj my gramy ze Sportingiem, czyli mamy najłatwiejszego rywala. Liverpool zmierzy się z Realem Madryt, to może być bardzo ciekawy pojedynek. Atletico zmierzy się z Manchesterem United, czyli w sumie tak jak w rzeczywistości było, i to też ma być ćwierćfinał. No a PSG będzie grał z Sevillą. Więc tutaj mamy dwóch faworytów, czyli my oraz PSG w tych dwóch meczach, no i mamy dwa bardzo wyrównane mecze. No więc zobaczymy, kto przejdzie do półfinału. Ok, a my przechodzimy już do meczu z Unionem. Ok, jak widzicie, Syle chce zagrać. Myślę, że możemy dać mu szansę, więc możemy dać mu odpowiedź, że rozważę twoją prośbę. No i ok, przechodzimy już do tego meczu, gramy u siebie. No i wystawię Syle w podstawowym składzie, więc przechodzimy do zarządzania zespołem. No i chyba niech zagra sobie coś Syle zamiast Upamecano. Może też jeszcze trochę zmian porobimy w tym składzie, żeby niektórzy piłkarze sobie pograli. Może Pavard zagra w wyjściowej 11. Jeśli jakieś inne zmiany, to może Richards też sobie wystąpi na lewej stronie. Zastanawiam się też nad zmianami w ataku. Myślę, że Coman może rozpocząć ten mecz od pierwszej minuty. I okej, to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Może jeszcze dajmy sobie Davisa na ławkę rezerwowych. No i przechodzimy już do tego spotkania. Rozpoczynamy symulację. Okej, po prawej stronie mamy skład naszych rywali. Jest Luta, jest Trimmel, Martos, jest Knoche, Kadira, Gieselman, Haraguchi, Ostunali, Mochwald, Mitchell oraz Vogel Summer. Zobaczymy też ławkę rezerwowych, czy kryje się tam ktoś ciekawy. Ok, też kilku ciekawych i solidnych piłkarzy, ale zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. Oczywiście jesteśmy faworytem w tym meczu. No i już rozgrywamy akcję ofensywną. Przed chwilą było podanie górą do Comana, ale niestety obrońca był szybszy i wybił tą piłkę. No a teraz mamy akcję naszych przeciwników, jest na pasie w polu karnym, ale na szczęście udało się odebrać tą piłkę. No i teraz możemy wprowadzić akcję, jest Pavard, zagrywa do Lewandowskiego, ten do Gnabry'ego, teraz Miller, podanie do Goreski, Goreska do Millera. No i niestety mamy stratę w ataku i rywale wyprowadzają kontrę. Niestety teraz błąd w obronie, no i rywale są już w naszym polu karnym, ale ładnie interweniował Pavard. No i będziemy mieli już rzut rożny do naszych przeciwników. No i ładnie tutaj trochę piłka Neuer. Zagrywa do Syle, ten do Richardsa, teraz Coman, Richards, teraz Lewandowski, Richards ładnie tutaj pokazuje się w ataku. Mamy próbę dośrodkowania, ale zostało ono zablokowane, no i mamy rzut rożny, jest wrzutka w pole karne, uderzenie. No i broni bramkarz, zobaczmy, jeszcze jest okazja do dobitki, jest Coman, był tam Miller, no i mamy kolejny rzut rożny. Znowu mamy dośrodkowanie, piłka przed pole karne do Comana, Hernandez, Pavard, uderzenie. No i broni bramkarz. I
teraz mamy akcję naszych przeciwników. Na szczęście ładnie interweniował Syle. No i możemy wprowadzić kolejną akcję z Gnabry, Lewandowski, teraz Kimiś, Lewandowski, Miller, Goleska. Jest Miller, Goleska, Kimiś próba uderzenia z dystansu, ale niestety nie udało się zdobyć bramki. No i dalej rozgrywamy piłkę, jest Coman, Lewandowski, Goleska, zagranie do Gnabry'ego uderzenie. No i broni bramkarz, będziemy mieli kolejny rzut rożny, teraz rozegrany na krótko, ładnie tutaj Gnabry minął rywala. Jest już w polu karnym, Coman, Miller, Gnabry, uderzenie. No i mamy następny rzut rożny. Tym razem mamy wrzutkę w pole karne, jest Miller. Coman, uderzenie, niestety mieliśmy słupek, no i nie ma bramki, jeszcze Syle tutaj próbuje powalczyć o piłkę, Hernandez. Zobaczmy jeszcze z Gnabry uderzenie i po raz kolejny broni bramkarz naszych przeciwników. Jest kolejne dośrodkowanie, uderzenie. I mamy jeszcze jeden rzut rożny. Zobaczmy dośrodkowanie, uderzenie. No i niestety piłka poleciała nad bramką i bramkarz wznowił z 5 metra. I zobaczmy, czy uda się jeszcze zdobyć bramkę w samej końcówce pierwszej połowy. Jest Goleska. Zobaczmy zagranie w pole karne. Mamy strzał, ale broni bramkarz. No i pierwsza połowa bez bramek. Ok, zobaczmy, czy możemy zrobić jakieś zmiany. Może na boisku pojawi się Sabitzer w miejsce Gorecki. No i może wpuszczę jeszcze Musiale na siłę zamiast Millera. No i okej, przechodzimy już do drugiej połowy, zobaczymy jak się ona potoczy, czy uda się zdobyć jakąś bramkę. Już mamy ładny przechwyt przy piłce Pavard. Teraz Sabitzer, Musiala. Jest Coman. Teraz Lewandowski. Musiala przy piłce. Jeszcze raz Musiala, zobaczmy, jest Kimiś, uderzenie na bramkę i broni bramkę. Oczywiście, że tam Musiala mógł wcześniej próbować uderzyć na bramkę. Teraz jest drożny. Mieliśmy stratę piłki, ale na szczęście udało się ją odebrać. Zobaczmy jeszcze Musiala w polu karnym. Ok, jest Pavard, Gnabry. Zobaczmy, mamy akcję w polu karnym. Lewandowski, jest to zbyt słaby strzał, no i broni bramkarz. Mamy kolejny rzut rożny. Zobaczmy, jest uderzenie na bramkę, ale znowu broni bramkarz naszych przeciwników. Ok, jeszcze Pavard przy piłce, Lewandowski. Musiala, ten zagrywa do Sabitzera. Zobaczmy Sabitzer, niestety piłka poleciała obok bramki. No i myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną zmianę. Może na boisku zamiast Gnabry'ego pojawi się Sané. Ok, Niemiec pojawił się już na boisku. No i zobaczmy, czy uda się zdobyć bramkę. Mamy jeszcze trochę czasu. Ale zobaczmy teraz nasi rywale z akcją ofensywną. A zobaczmy, czy jeśli wezmę, przejdę do wyniku, czy uda się to wygrać, więc przejdźmy do wyniku. No i mamy 0 do 0, więc jednak przeważnie te mecze kończą się takim wynikiem, jaki był na boisku, więc jednak może lepiej byłoby przesymulować go do końca i zobaczyć, czy uda się wygrać. Ok, zobaczymy teraz, jaki mecz będzie nas czekał. Teraz mamy chyba przerwę na kadrę. Ok, Syle jest zadowolony, że zagrał w tym meczu. Możemy go nawet pochwalić, całkiem niezły występ. No i teraz chyba jest to przerwa na kadrę. O, widzę, że Borussia wskoczyła na drugie miejsce, mają 53 punkty, ale Leverkusen jeszcze nie grał meczu. No więc przechodzimy sobie do kalendarza i tutaj przesymulujemy ten czas, no bo jednak ta przerwa na kadrę jest dosyć długa. Może przesymulujmy po tygodniu, jeśli by nam się jakiś mecz pojawił, ale raczej tu nie powinno być żadnego meczu. I możemy nawet tutaj przesymulować. Ok, no i przed nami będzie mecz z Freiburgiem i jeszcze zmierzymy się też u siebie z Sportingiem w Lidze Mistrzów. Ok, mamy też comiesięczny raport o juniorach, możemy go sobie przejrzeć. Zobaczymy, jak wygląda potencjał naszych zawodników. No to junior bardzo fajnie się rozwija. Ma bardzo wysoki potencjał, z tym jeszcze zobaczę, bo tym zaczyna spadać potencjał trochę. Bo mają 87 potencjału, między 81 a 87, więc tu jeszcze sobie zobaczymy tych juniorów. W sumie skrzydłowych mam wielu utalentowanych, więc ten zawodnik nie wiem, czy jest mi potrzebny, podobnie ten Kolar, no bo tego prawego obrońcę chcę zmienić na defensywnego pomocnika, więc zobaczymy, jak on się będzie rozwijał. No więc jeszcze trochę poczekam, ale raczej odrzucę tych dwóch juniorów ze Szwajcarii.
A tutaj zobaczmy na plan rozwoju, za ile tygodni nasz zawodnik będzie mógł grać na SPD. Jeszcze 4 tygodnie zostały. Okej, a my przechodzimy już do meczu z Freiburgiem. Gramy na wyjeździe. Freiburg zajmuje 6 miejsce, co ciekawe, więc dosyć wysoka pozycja. Mamy też nominacje do piłkarza miesiąca, jest m.in. Holland, Dahoud też wśród nominowanych, André Silva oraz jakiś piłkarz z Hoffenheim. Zobaczmy dokładnie, kto to jest. Szkoda, że nie ma żadnego zawodnika z naszego zespołu, a jest Rudy z Hoffenheim, więc były piłkarz Bayernu. Okej, no więc przechodzimy już do meczu z Freiburgiem. Jeśli chodzi o skład, to wystawiamy najmocniejszy możliwy skład, no bo są to solidni rywale, chociaż zobaczmy, może jakieś zmiany dokonamy w tym składzie, chociaż raczej wystawię taki skład. No więc przechodzimy już do tego spotkania, rozpoczynamy symulację. Za chwilę też poznamy skład naszych rywali, jest Flecken na bramce, Sikwet, Linhardt, Stotterberg oraz Ginter w obronie, Hofer, Heberer, Scholloi, Claude Maris oraz Thomasson w pomocy, no i na ataku Pedersen. No więc kilka ciekawych nazwisk w składzie rywali. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, no bo jednak Freiburg zajmuje dosyć wysokie 6 miejsce. Też no, teraz mamy kilku ciekawych piłkarzy, no ale zobaczmy, mamy teraz akcję ofensywną, jest z tej strony. Okej, mamy przejęcie naszych rywali. No zobaczmy, jest napastnik rywali, mamy już tą kartkę dla Dayota Upamecano. Na razie nie będę go zmieniał, myślę, że w drugiej połowie zrobimy sobie zmianę, żeby nie ryzykować czerwoną kartką. No i mamy rzut wolny w wykonaniu Freiburga, który będzie wykonywał Claude Maurice. Ale jednak ktoś inny podał. Ale na szczęście nie stanowił on dla nas zagrożenia. No i mamy szansę na szybką kontrę. Jest Davis, zobaczmy, spadanie do Lewandowskiego. Lewandowski w polkartę. Tymczasem chyba zszedł do boku, ale zobaczmy, jak Gnabry uderza i jest prowadzenie 1-0. Okej, mamy teraz szybki przechwyt po wznowieniu ośrodka rywali. Jest Sane, podanie do środka pola karnego. Jeszcze Kimiś, Gnabry, Thomas Müller przy piłce. Już Lewandowski dopadł do piłki, ale niestety nie udało mu się jej opanować. No i mamy akcję naszych przeciwników. No i ładny przechwyt, teraz przypomnę Mazraoui, zagrywa do Kimisia, ten odgrywa z powrotem do naszego prawego obrońcy. Gnabry przy piłce, już rozpędza się po skrzydle, zagrywa do środka, jest Lewandowski przy piłce, Thomas Müller, teraz Goreska, niestety mamy straty piłki, ale ogólnie bardzo ładnie rozgrywają nasi piłkarze, chociaż teraz musimy się wracać, bo rywale w ataku. Ok, jest uderzenie na bramkę Neuera, no i mam już tą kartkę dla Mazraouiego. Jest też rzut roczny w wykonaniu Freiburga. No i zobaczmy, czy będzie szansa na jakąś szybką kontrę. Niestety jeszcze rywale przy piłce, ale udało się przejąć piłkę. No i zobaczmy, co zrobi Sane. Jest uderzenie na bramkę, chyba mieliśmy poprzeczkę albo słupek. No i nie ma gola i teraz jest akcja naszych rywali. Nasi się trochę wzmocnili, zwolnili, no i nasza obrona zdążyła się ustawić. No już mamy przechwyt, jest Davis przy piłce. Zagrywa do Kimisia, teraz Kimiś do Gnabry'ego. Kimiś, ładna piłka do Gnabry'ego na skrzydło, ale niestety bramkarz był szybszy. No i teraz przy piłce zawodnicy rywali. Ładny odbiór Hernandeza, teraz przy piłce Lewandowski, Sane, zobaczmy, ma bardzo dużo miejsca. Uderzenie, ale niestety był to bardzo słaby strzał, no i nie udało mu się pokonać bramkarza. Jeszcze jest wrzutka z rzutu rocznego, uderzenie. No i na razie mamy 1-0 do 45 minuty. Myślę, że zrobimy sobie zmianę z boiska, co idzie Upamecano, żeby nie ryzykować czerwoną kartką, no i wejdzie inaczej na boisko. I na razie to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Przechodzimy do dalszej części tego spotkania. Zobaczmy, jest zagranie na Sane na skrzydło, jest teraz Davis.
wyprowadzają akcję, zagrali na skrzydło. Już tutaj ładnie Davis się wrócił i ogólnie cała obrona się wróciła, ładnie się ustawiają. Zobaczmy z rzutka, na szczęście udało się wybić piłkę, ale jeszcze jest zagrożenie. Jest dośrodkowanie broni Neuer. Teraz daleki wykop, ale niestety mieliśmy stratę piłki, ale szybko udało się odzyskać. Jest tutaj Gnabry przy piłce, Lewandowski. Teraz zagranie do Kimmicha, Gnabry, Goretzka, Miller. Zobaczmy, Miller dobija piłkę, ale chyba niestety był spalony i bramka nie została uznana. No a my zrobimy sobie jeszcze dwie zmiany. Z boiska zejdzie Kimmich i wejdzie Tolisso. Znaczy musimy mu zmienić tutaj pozycję na SP. No i może zdejmiemy też może Gnabry'ego i wejdzie na skrzydło Chlożek. Ok, daleki wykop Neuera, Lewandowski przy piłce, Gnabry, Miller. A teraz Sané, zobaczmy jak potoczy się ta akcja, jest Lewandowski. Teraz Miller, Lewandowski, Miller, teraz Kimmich, Miller w polu karnym, uderzenie Goretzki, no i broni bramkarz, będziemy mieli rzut rożny. Ok, mamy zmianę po stronie rywali, no a myślę, że możemy już przejść do wyniku. Oj, udało się nawet podwyższyć. Już trochę to dziwnie wygląda, bo przecież zakończyłem ten mecz chyba w 78 minucie, czy jakoś tak? A Miller zdobył bramkę w 66. Też jak widzicie, bardzo dziwnie to wygląda, bo są zmiany 77 minuta, 79 minuta, no i nagle jest 66 minuta i Miller zdobywa bramkę, więc trochę to dziwnie wygląda. No ale okej, ważne, że wygraliśmy to spotkanie. No i przed nami mecz w Lidze Mistrzów ze Sportingiem. Okej, tutaj Coman coś jest niezadowolony, że nie gra, no ale ogólnie ma przecież sporo spotkań, więc dajmy mu odpowiedź, że liczę na ciebie w decydujących starciach. Może nawet zagrałem w meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem. Okej, mamy informację, że Feldhahn otrzymał propozycję od jednego klubu, no i co ciekawe, jest to Lechia Gdańsk. No ale tego zawodnika nie potrzebuje, więc może on odejść do innego klubu. Okej, mamy jeszcze konferencję prasową przed tym meczem. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Okay, dajmy parę takich odpowiedzi, żeby zwiększyć morale naszego zespołu. I zaraz przejdziemy do tego meczu. Wir sind am Ende angekommen. Przed nami mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów, też Rudy został najlepszym piłkarzem minionego miesiąca. No a my przechodzimy już do Ligi Mistrzów. Możemy przejść do zarządzania zespołem, no i zobaczymy jaki skład tutaj ustawimy. Myślę, że kilku piłkarzy będzie mogło sobie odpocząć. W pierwszym składzie zagra Coman. Myślę, że też Musiala może wystąpić w pierwszym składzie od pierwszej minuty. Później może wpuścimy Chloszka za Lewandowskiego, żeby sobie trochę odpoczął. Okej, może jeszcze zamiast Goretzki zagra w środku pola Tolisso. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany, reszta będzie w drugiej połowie. No więc rozpoczynamy symulację tego spotkania. Mamy skład naszych rywali, jest Adan, Porro, Bremer, Coates, Fedal, Vinagre, Mateusz, Santos, Pedro, Paulinho oraz Sarabia. Też kilku ciekawych i solidnych piłkarzy. No ale i tak myślę, że mimo wszystko jest to niespodzianka, że Sporting zaszedł aż tak daleko w Lidze Mistrzów. Zobaczmy też nowych rezerwowych, jest Ribeiro, jest Gaio, Edward, Slimani, Mateusz, Bragancza, jest Ugarte. I zobaczmy, mamy już akcję ofensywną, jest Musiala. Niestety nie udało się zdobyć bramki po tej akcji. No i przy piłce zawodnicy Sportingu ogólnie bardzo ładnie wygląda to tło Ligi Mistrzów. Bardzo fajnie to wykonali tej twórcy gry.
Lehmann zbliża się do pola karnego, Lewandowski przypuszcza Kimmich, uderzenie w broni Adam. No i będziemy mieli rzut rożny, piłkę do środku wuje Kimmich. Więc tutaj mamy wbicie, ale jeszcze jest Musiala w szpulce. Stanę uderzenie i broni bramkarz, będziemy mieli następny rzut rożny. Jest futka piłki w pole karne. Jeszcze tutaj Musiala próbował powalczyć o piłkę, ale jest kontra rywali. No się trochę ona przystopowała. No i mamy szansę wrócić się do obrony. Ładny odbiór piłki, jest tutaj Musiala. Teraz jest to niecelne zagranie Sane do Tolisa. No i musimy się wracać i naciskać na rywali, żeby odebrać piłkę. Jest Mazraoui teraz. Teraz Coman na Tolisa. Zobaczmy Sane źródle. Lewandowski, Tolisa. Teraz Lewandowski, uderzenie na bramkę, broni bramkarz. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Jest dośrodkowanie od Kimmicha. Uderzenie z stadionu bramki, piłka poleciała nad poprzeczką. No i piłkę z 5 metra wznawia bramkarz. Ok, teraz upomykano przy piłce, jest San, Coman, Musiala, Tolisso. Teraz zagranie do Sana, ale niestety było ono niecelne. No i rywale wyprowadzają akcję ofensywną, Mazraoui tutaj ładnie naciska na rywala. Z kimś, no i broni Neuer, chociaż było to i groźnie w tej sytuacji. Teraz Tolisso, zagranie dostane na skrzydło, teraz Musiala, Lewandowski, jest kimś Musiala, teraz zagranie do Lewandowskiego z pola karnym, jeszcze odegranie do Comana, no i świetna obrona bramkarza. Wydawało się, że w tej sytuacji musiała paść bramka, jednak bramkarz to bronił, zobaczmy, był chyba spalony albo faul. No i pierwsza połowa na razie bez bramek. Ok, zobaczmy, czy możemy jakieś zmiany zrobić. Może na razie nie będziemy robić zmian, może trochę później przejdziemy do zmian. No i wznawiamy mecz, mamy drugą połowę. Mam nadzieję, że teraz uda się zdobyć bramkę. No bo jednak gramy u siebie, no i mamy zdecydowanie słabszego rywala. Więc jednak pasowałoby wygrać ten mecz i to dosyć wysoko. Zobaczmy, tutaj Musiala walczy o piłkę, jest upomykaną. Ale niestety czegoś brakuje w tym meczu. Zdarza mi się niecelne podania oraz brak pomysłu na wykończenie akcji. Teraz zobaczmy, może teraz pójdzie trochę lepiej. Jest odbiór Davisa, teraz Sane. Lewandowski przy piłce, Musiala, teraz Kimmich. Jest Lewandowski. Próbujemy się przeoczyć przez obronę walnie, zagrali do Musiali. Musiala sobie chyba bramkę na 1-0. Bardzo ładnie się tutaj pokazał nasz młody ofensywny pomocnik, no i zdobyła pierwszego gola w tym spotkaniu. No ja przejdę do zmian, no i muszę chyba zmienić Lewandowskiego, bo jest on już dość mocno zmęczony. Na boisku pojawi się Chlożek. Może też wejdzie Sabitzer w miejsce Tolisso. No i na razie to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Ok, ładny odbiór piłki, jest Lewandowski. Teraz Sane, Lewandowski, Musiala. Tolisso, Kimmich. Zobaczmy jeszcze Tolisso przy piłce. Davis. Zagrają do Tolisso. Uderzenie na bramkę, no i niestety nie ma gola. Mamy zmiany, no i zaraz zrobimy sobie jeszcze jedną zmianę. Może teraz już wprowadzimy kolejnego zawodnika. Zamiast Sane może wejdzie Gnabry, no i zamienimy go miejscami z Comanem. Ok, teraz na boisku pojawił się Gnabry. No i zobaczymy, trochę odświeżyliśmy nasz skład. No i zobaczymy, jak sprawdza się ci pokaże z Coman. Teraz Davis. Zagrywa do Musiala, Musiala chyba zrobi. Niestety nie udało się zrobić bramki po tej akcji. I mamy teraz akcję naszych rywali. Ładny odbiór Mazraouiego powoduje, że my teraz mamy szansę na wyprowadzenie akcji ofensywnej. Teraz Gnabry. Uderzenie na bramkę. No i będziemy mieli kolejny rzut rożny w tym spotkaniu. Nie bardzo dużo rzutów rożnych mamy. Jest Musiala. Bo uderzenie na bramkę, jeszcze Gnabry, Musiala. Mamy stratę piłki, no i teraz rywale z akcją. Zobaczmy, jest zagranie na napastnika rywali. Jest uderzenie, jeszcze się broni, no i jak dajemy się uważać, żeby nie stracić tego prowadzenia w końcu w tym meczu. To jest środka piłki w pole karnej.
wali ten strzał Neuer. Teraz upomykano przy półce Sabitzer, Chlożek. Znowu Chlożek przy półce. Okej, ładnie tutaj minął Chlożek. Uderza Sabitzer, ale niestety nie udało się zrobić bramki. No i mamy koniec tego spotkania. Wygrywamy 1-0. Trochę mała zaliczka. No ale widzę, że na kolejny mecz muszę wystawić najmocniejszy skład, żeby przepieczętować awans do półfinału. Okej, przynajmniej mecz z Augsburgiem, no i może spróbujemy tutaj zrobić szybką symulację całego spotkania. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mamy już sporą przewagę nad resztą zespołów. No więc już mistrzostwo mamy praktycznie pewne. Mamy ofertę prowadzenia kadry Argentyny, ale nie jestem tym zainteresowany, więc odrzucam tą ofertę. No, Augsburg zajmuje dopiero 16 miejsce, więc powinniśmy to na spokojnie wygrać. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Ok, mamy konferencję, więc tutaj zmotywujmy nasz zespół, podnieśmy morale. Spotkanie z Augsburgiem. Zobaczmy, jaki mecz będzie nas czekał następny. A to będzie Liga Mistrzów, więc tu musimy dać odpocząć kilku piłkarzom. Więc przechodzimy do zarządzania zespołem. Myślę, że też kilku rezerwowych może zagrać. Możemy nawet bardziej rezerwowy skład wystawić. No bo i tak mamy praktycznie pewne mistrzostwo. No jednak odpoczynek się przyda naszym zawodnikom, więc możemy tutaj wystawić na przykład Stanisicia. Tu może zagrać Nianzu oraz Inacio. Tutaj możemy postawić na Richardsa. Tutaj tu może zagrać Roka oraz na przykład Sabitzer. Ustawmy to w ten sposób. Tutaj możemy postawić Wernera. Ok, jeszcze mamy jednego skrzydłowego, więc zobaczmy tutaj. Ok, myślę, że ten Scharrer też może dostać szansę gry. Może zamiast Millera wystąpi. A tu możemy wystawić tego skrzydłowego z Islandii, Helgarssona. Zamienimy go miejscami z Wernerem. No i zamiast Lewandowskiego wystąpi Chlożek. Ok, jeśli chodzi o opaskę kapitana, no to zobaczmy, kto może dostać opaskę. Tutaj większość zawodników to są nowi piłkarze. Ale myślę, że Ulreich może dostać opaskę, bo jest chyba najdłużej w zespole. No i okej, zobaczymy, jak poradzi sobie ten skład. Dość mocno rezerwowy. No ale zobaczymy, może ci piłkarze zaprezentują się i pokażą się z dobrej strony. Może damy jeszcze Millera na ławkę oraz Gnabry'ego. No i okej, przechodzimy już do szybkiej symulacji. Zobaczmy na wynik tego spotkania. Może będzie jakaś niespodzianka i uda się wygrać rezerwowym składem. I udało się. Sabitzer zdobył bramkę, niestety Roka dostał czerwoną kartkę. Okej, na boisku pojawił się też Kimiś. Lewandowski wszedł w 60 minucie na boisku i jeszcze Gnabry w końcówce za Wernera, więc fajnie. Rezerwowi piłkarze zagrali mecz, no i jeszcze przy okazji udało się to wygrać. Chociaż jednak graliśmy ze zdecydowanie słabszym rywalem. Jak widzimy, to Ginkiewicz grał też. Gumny był w pierwszym składzie, później zszedł z boiska. No a po ocenach widać, że Scharrer bardzo ładnie się zaprezentował, 7,6 ocena. Sabitzer to już dosyć dobry mecz. No więc bardzo fajnie się sprawdzili się ci piłkarze. O, widziałem, że była opcja zrobienia wywiadu pomeczowego, czy jednak po meczu w symulacji można zrobić wywiad. O, i Scharrer jest zadowolony, że zagrał w tym meczu. A, i też mówię o tym, że grał na nowej pozycji, no bo nie jest to środkowym napastnikiem, ale grał jako ofensywny pomocnik. Możemy go pochwalić, że bardzo ładnie się spisał na tej pozycji. O, Ulreich też się ucieszył. Możemy go też pochwalić, bo też bardzo ładny mecz, udało mu się zachować czyste konto. Okej, mam informację, że karny otrzymał ofertę od innego klubu. No i też informacja o tym, że Roka został zawieszony. Ale jednak Ferhan nie zmieni barw klubowych.
No i przed nami będzie mecz ze Sportingiem, ale ten mecz rozegramy sobie już w kolejnym odcinku, jeszcze możemy szybko zrobić konferencję prasową. Okay, welcome everyone. We're now ready to start taking questions. Okej, okay, postaramy się coś znowu zmotywować zespół oraz zwiększyć morale. Thank you for all your questions. Okej, okay, no dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.